Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Leszkiem Szostakiem. Witaj Leszku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki wieku wam. Witaj. Nie mówię do witajcie Ciebie wszyscy. salej alejkum, bo przez jakiś czas przebywałeś w tej strefie cywilizacyjnej. Wracasz do normalności. Tak, wróciłem. Tunezja to była ciekawa przygoda. Nie pierwsza moja afrykańska przygoda, ale kwintesencjalnie, że tak powiem, że jeszcze jeden cud, jaki się dzieje w świecie, kiedy ludzie muszą przeżyć za $100 miesięcznie, taka jest średnia zarobku w Tunezji, kiedy wszystkie normalne rzeczy kosztują tyle samo, co na Zachodzie. Także i depopulacja, ciekawa obserwacja, ponieważ praktycznie tam w ogóle nie ma ludzi. Przejeżdżając między miastami tunezyjskimi, głównie widzi się nieużytki, nie ma żadnych prób budowania infrastruktury, także to jest ta odpowiedź na tą sztuczną inteligencję. Gdzieś tam widziałem w jakimś programie w Japonii czy w Korei, w którym wprowadzono robotyzację w miejscach takich jak fast food typu McDonald's, ponieważ mają problemy, żeby znaleźć ludzi do pracy. Także tutaj oczywiście kolejna ściema telewizyjna, jeśli ktoś ogląda, bo rzeczywistość wygląda tak właśnie w Tunezji, że nie ma overpopulacji. Natomiast mamy huby Pfizera, który widziałem, piękną, gigantyczną, nie wiem, czy nie fabryczka, ale pewnie jakiś tam centrum dystrybucyjne Pfizera, który jest tym wspólnym mianownikiem, czy to jest Tunezja, czy to jest Polska, czy to jest Boliwia, a oni tam tą obecność mają. No, skoro takich globalistycznych zaczynamy tematów, same się nasuwają, to może się troszeczkę cofnijmy do spotkania G20 na Bali i wyjdźmy od tego spotkania, bo myślę, że to było ważne spotkanie. Zdaje się na początku listopada, tak? To było. Bardzo ważne i bardzo niestety nieprzyjemne z racji na komunikat, który gdzieś tam został opublikowany. Oczywiście G20 zostało później jeszcze, po G20 nastąpiło G7. G7, ta siódemka topowa, że tak powiem, wydała pewien komunikat. Tutaj chodziło oczywiście o wojnę na Ukrainie i tak dalej. Natomiast G20, jednym z celów tego spotkania było opublikowanie wspólnego takiego memorandum dotyczącego WHO i tak zwanego globalnego certyfikatu identyfikacji, który jest powiązany oczywiście z certyfikatem zaszczepienia. Także wojna wojną, cicha, licho nie śpi. I jak widać, już nawet nie pod przykryciem jakichś tam dymów wojennych, zdecydowanie prą w kierunku dopchnięcia agendy 2030. Kiedy w takich krajach jak Polska na przykład, czy Niemcy, już nie mówi się o konieczności posiadania tego eliksiru, generalnie nie jest wymagany chwilowo do niczego, tak jednak już na przykład robiąc tak zwany check-in do Polski z Tunezji, automatycznie system nie wyrzucił, bo poszukiwano we mnie QR-kodu zaszczepienia. Jak się później okazało, że jestem obywatelem EU, na lotnisku karty pokładowe zostały wydane bez konieczności sprawdzania tego, ale jednak te certyfikaty gdzieś funkcjonują, znaczy od kraju i sytuacji, także one nie zniknęły. Najlepszym przykładem oczywiście są Chiny, ale o czym chwilę porozmawiamy. Natomiast tutaj jest to tyle tragiczne, że jednak zdecydowanie ten system globalny, światowy, który będzie nas prowadził przez tą i przyszłe skandemię, bo już jest zapowiedź oczywiście następnej pandemii i chodzi o to, żeby się przygotować. Ten system QR-kodów jest doprowadzany do jakiegoś tam stanu perfekcji. W Tunezji, o której wspomniałem, widziałem gigantyczną ilość wież 5G. W miejscach takich jak, powiedzmy, przy prezydenckim pałacu, ale też na przykład w starej Medinie. Bardzo fajnie było to widać z dachów różnych budynków. Także to ten walec, że tak powiem, się przesuwa. Coraz bardziej, coraz więcej krajów jest objęte tym wszystkim, tylko oczywiście w tej chwili o tym się nie mówi, bo mamy chwilową przerwę. Nie mamy niestety przerwy w Chinach, co widać oczywiście po zamieszkach.
No właśnie, to w tym momencie też pokażę książki, które mam na ten temat. COVID-owe jeże autorstwa Sławomira Kozaka, właśnie o tych wszystkich sprawach, jak gdyby zaplecza tego deep state, które wprowadza, no nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych państwach swoje porządki covidowe. Oczywiście książka dr Danuty Mikołajewskiej, Plandemia COVID-19, to dopiero początek. Bardzo ciekawe spojrzenie z dużą ilością wiedzy zaczerpniętej z literatury światowej od pani doktor Mikołajewskiej, przy okazji jej własne doświadczenia lekarskie, a także oczywiście książka Wielki Reset, jaką przyszłość planuje nam globalna władza, dokumenty z komentarzami, też książka, którą bardzo warto poznać. Wszystkie książki, o których mówię, są do nabycia w CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl. Powiedz mi, czy na tym pierwszym spotkaniu, pierwszej części tego spotkania, czyli na G20, ten globalny certyfikat został jak gdyby klepnięty, został zatwierdzony ostatecznie? A wygląda na to, że jest pełne porozumienie. Wygląda na to, że kraje takie, powiedzmy, zachodnioeuropejskie, Północna Ameryka, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, to nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. O tym zresztą mówiono w Kanadzie, pamiętam już 2 lata temu, o tym, że coś takiego może być rozważane. Chodziło oczywiście o skoordynowaną akcję Światowej Organizacji Zdrowia w przypadku pandemii. Chodziło o protokół. Jak wiemy, ten chaos wytworzony na początku. Niektórzy się w tym kompletnie gubili, nie było wiadomo, jak podróżować, co jest wymagane, i wiadomo, że było dużo miejsca dla interpretacji, czy szczepionki takie, czy inne, czy ważność 12 miesięcy, czy 9 miesięcy, czy 6 miesięcy. Także tutaj oczywiście oni mają genialne rozwiązanie, nie tylko światowy bank, który zastąpi banki indywidualne, centralne, czy tak zwane prywatne, federalne. Tak teraz oczywiście chodzi tutaj o jedną organizację, która wyręczy takich niedzielskich i innych ministrów zdrowia, żeby nie podejmowali tych decyzji na swoją odpowiedzialność, żeby to nie stało się sprawą polityczną, tylko, że tak powiem, globalną. No mamy globalne ocieplenie w cudzysłowie, oczywiście mamy inne zagrożenia. Teraz mamy Rosję, Putin największym przestępcą w historii ludzkości, tutaj zgodność świata, no i wreszcie podejście do pandemii. Oczywiście mówi się o takich sprawach jak program szczepień podstawowych czy obowiązkowych, kiedy dodaje się na przykład już obowiązkowo szczepienie na grypę, COVID i kto wie tam co jeszcze. Także było widać tą jednomyślność poprzez, jak to u nas się mówi, virtue signaling, kiedy wychodzili ci tak zwani liderzy w postaci cienia prezydenta Joe Bidena, bo wiadomo, czy on jeszcze tam faktycznie żyje, natomiast jest tam fizycznie, czy Trudeau, czy innych, którzy byli ubrani w takie ciekawe mundurki. To były takie marynarki skrojone troszkę na wzór, nie wiem, Star Wars, czy jakichś innych sci-fi. Wszystkie miały ten sam kształt, tylko inne kolory. Nie wiem, po co im to było potrzebne, no ale jak wszystko inne, jest to taka właśnie sygnalizacja dla ludzi, którzy oglądają to wszystko, że coś się dzieje, że jest jakaś organizacja, która coś chce dla naszego dobra. Także tutaj jest to niedobre, dlatego że ludzie są zajęci walką o byt. Co, znowu wracając do Tunezji, pracują za 3 dolary dziennie, trudno znaleźć sobie jakiś temat zastępczy. To jest walka o przeżycie. W takich krajach jak Polska, oczywiście żyjemy w ukropolu, więc mamy prawie migracji, przybycia 8 już prawie milionów ludzi za wschodniej granicy ze wszystkimi konsekwencjami. No i oczywiście takie kraje jak Francja, Niemcy, pewien element zubożenia, no bo niewątpliwie inflacja plus inne problemy związane z zakłóceniem tego ich, powiedzmy, niedynamicznego rozwoju już od wielu lat jest dla nich niepokojące. Widać po prostu to po cenach.
Ktoś zresztą powiedział, że chyba nawet z polskich polityków, że tak zwany zrównoważony rozwój już się zakończył, że już w zasadzie ten etap jest za nimi. I teraz jest czas na inne, bardziej dramatyczne posunięcia, co obserwujemy dzisiaj właśnie w takich krajach jak Chiny. Jeśli pozwolisz, wejdę na to, bo jest to temat fascynujący dla tych, którzy są zakochani w Chinach. Z naszych mediów społecznościowych tylko jedna osoba przychodzi na myśl, nie będę wymieniał nazwiska, która uważa, że Chiny są odpowiedzią dla amerykańskiej banksterki. Trudno znaleźć lepszy dowód na to, jak ten człowiek mocno się myli. Mianowicie Chiny mają nieprzerwaną już praktycznie trzyletnią politykę zero dla srowida, czyli nie ma miejsca na infekcje, szczególnie w sezonie tak zwanej grypy. Ludzie, już widzieliśmy takie sceny graficzne sprzed roku czy dwóch lat, pozamykani w budynkach. Ja bywałem w Chinach, więc wiem, jak wyglądają te miasta chińskie. A przede wszystkim są to takie Manhattany na pustyni czasem. Ja nie mówię to o Szanghaju, czy Beijing, czy Pekin, czy jak się mówi po polsku, Pekinie. Tylko że gdzieś tam wzdłuż Yangtze River człowiek płynie i widzi co jakiś czas miasto 10 czy 8 milionowe. Bezduszne zupełnie takie twory. W każdym razie tam oni byli zamykani w tych domach i próbowali w jakiś sposób demonstrować swoje niezadowolenie, krzycząc na balkonach i tak dalej. Później nam się wydawało, że to minęło. Okazuje się, że to nie minęło. Xi Jinping, który wtórnie został wybrany na prezydenta kraju i przejął jak gdyby jeszcze większą władzę nad komunistyczną partią Chin, że to było widać, jak usunął premiera z sali w sposób dziwny taki. Więc coś tam zostało postanowione. Dla ludzi, którzy spekulują, czy Chiny są częścią globalnego resetu i czy są graczem, że tak powiem, po masońskiej stronie, tylko na swoich zasadach, czy nie, czy próbują ten system wykoleić, to jest temat pod następne programy i spekulacje. Natomiast ewidentnie trzeba powiedzieć, że Chiny tutaj są z przodu, jeśli chodzi o zamordyzm srowidowy. Ludzie już w tej chwili nie wytrzymują, co jest dobrym znakiem. Chiny mają metody na takie rzeczy, jak Tiananmen Square, a zdaje się, nie wiem, czy to mija rocznica ostatnia, ale faktem jest, że mają metodę na krwawe stłumianie takich buntów, troszkę jak w Iranie, ale na większą skalę. I teraz to, co się dzieje w Chinach, to jest jeszcze jeden element do tego, żeby dodatkowo pogrążyć system światowy w dostarczaniu tak zwanych dóbr przemysłowych. Chiny już w tej chwili tłumaczą się, że około 30 do 40% ich produkcji jest dotknięta tymi lockdownami. Czyli znowu spodziewałem się problemy z dostarczaniem produktów z Chin, co oczywiście przełoży się w krajach bogatszych, importerów przede wszystkim, na wyższe ceny, czyli jeszcze dodatkowe hiperinflacyjne. I o to oczywiście chodzi. To jest dowód na to, dlaczego Chiny są zdecydowanie elementem tej gry. Co nie wyklucza innej sytuacji, że Chiny z Rosją i z innymi krajami próbują niezależnie, że tak powiem, wyrzeźbić z tego nowego porządku świata coś dla siebie. To dalej są jakieś tam interesy narodowe, może państwowe, przepraszam, które przyświecają działalności tych krajów. Jak patrzymy na przykład na Turcję, czy patrzymy na taką Brazylię, czy na właśnie Chiny, nawet Rosję, nie do końca wiadomo, dlaczego nie są, że tak powiem, bardziej spójni z jakąś, powiedzmy, globalistyczną polityką. No, wydaje mi się, że tam jednak dochodzi do tarć. Ktoś chce przejąć ten świat może w sposób bardziej kompletny, ale wszyscy grają do tej samej, strzelają do tej samej bramki. No i my jesteśmy w tej drugiej drużynie. Także tutaj Chiny, na przykład jak ktoś nie ma szczepienia, to musi się testować już co 48 godzin, nie 72 godziny. W wielu miastach dziesiątki miliony ludzi, jeśli nie setki, są objęte lockdownem. Nie wolno wychodzić z budynków. Przykłady takie drastyczne, ludzi, którzy na przykład mają ataki serca czy wylewy. Karetka pogotowia nie może przyjechać do budynku, ponieważ budynek jest zamknięty, ponieważ w budynku obok, nawet nie w tym budynku, jest podejrzenie zakażenia. Dramatyczne sceny ludzi, którzy
w Chinach zdają sobie pełną sprawę z konsekwencji oficjalnego krytykowania władzy. Dzisiaj w Chinach jest to może nie pierwsze wydarzenie, bo widzieliśmy to w Hongkongu i też troszkę w Szanghaju, ale już w tej chwili ludzie się nie boją, znaczy może się boją, ale już nie wstrzymują od oficjalnego krytykowania Xi Jinpinga i wzywania do rezygnacji, co jest oczywiście sprawą bardzo naiwną. To jest taki twór troszeczkę może bardziej solidny niż Związek Sowiecki, tam się nikt nie podaje do dymisji, ale Chiny przez naszą przestrogą to jest ta ślepa uliczka, w którą byśmy wszyscy, bo mam nadzieję, że nie, poszli, gdybyśmy zawierzyli tej propagandzie, która nam mówi, uciekamy od amerykańskiej banksterki i powiedzmy masońsko-zajonistycznego ugrupowania, które nami rządzi, i przyjmujemy system chińsko-rosyjski jako alternatywę do tego świata. To jest, konsekwentnie to będę powtarzał, wybór między szubienicą a rozstrzelaniem. My musimy znaleźć rozwiązanie trzecie, które jest z naszego świata. To jeszcze na koniec trzeba przypomnieć, te protesty również działy się w fabryce iPhone'a, co jest komplikacją oczywiście dla Apple, który przeniósł część produkcji chyba z iPada do Wietnamu, gdzie na razie strajki nie grożą. Natomiast zdecydowanie Chiny próbują, że tak powiem, zrobić ten reset już w 100%, a kraje zachodnie poniekąd, kiedy będą gotowe, bo jeszcze nie są, jeszcze mamy tutaj troszeczkę tej tak zwanej pseudo czy fałszywej demokracji do zniszczenia, żeby przejąć system chiński żywcem, czyli powiązanie QR kodów ze wszystkim. Już słyszeliśmy, że Visa, karta kredytowa Visa, wcześniej słyszałem o Mastercard, próbuje wprowadzić element odcisku węglowego do zakupów. To już istnieje na przykład w zakupie biletów lotniczych, możemy znaleźć tak zwany wycisk węglowy. To ma się przełożyć na wszystkie produkty, które będziemy kupować, i pewien limit, który będzie nam dawany do dyspozycji, no i wszystkim waluty cyfrowej. To, co dzisiaj widzimy z zapaścią tego FTX, czyli tej powiedzmy bitcoinowej, a niekoniecznie chodzi tylko o bitcoin, giełdy, czyli kolejny Ponzi scheme, taki troszeczkę jak Madoff i tak dalej, gdzie miliardy dolarów znikają. Znowu jest to ten element szachamata, ponieważ ludzie uciekali od waluty, ten fiat currency, która istnieje, banków centralnych, które je mają jeszcze, do drukowanej pieniędzy, i próbowali właśnie stworzyć alternatywę pieniędzy. My mówimy, płaćmy gotówką, nie płaćmy cyfrowo, więc ludzie poszli oczywiście dalej, stworzyli niby te bitcoiny. Ja zawsze uważałem, że bitcoin to jest ściema, że jedynym celem, do którego rządy czy nie rządy dążą, to jest waluta centralna cyfrowa, ale ich waluta, nie nasza waluta. Także to, co dzisiaj widzimy, to jest właśnie początek, że tak powiem, końca, żeby wyssać z rynku jakiekolwiek prywatne pieniądze w posiadaniu ludzi, którzy zaryzykowali głównie przez chciwość i weszli w waluty właśnie typu Bitcoin, i w tej chwili już stracili, powiedzmy, niektórzy 70% ze szczytu. Ci, co kupili na przykład Bitcoin po 100 dolarów, potem poszedł do 60 tysięcy, no to jeszcze nie stracili, tylko cudownie zarobili, ale na tym polegają piramidy, że większość ludzi wchodzi w późnym etapie, i właśnie takie czystki, jak w tej chwili widzimy przez tego człowieka, który gdzieś tam sobie mieszka na Bahamas, są po to właśnie, żeby ludzi zniechęcić do alternatywy, żeby ich utrzymać pod kontrolą, żeby używali jednak waluty, te, które są dostępne, państwowe, które później zostaną im odebrane w formie cyfrowej pod bankiem centralnym. No właśnie, kończąc te tematy związane z szczytem G20, a potem G7, to trzeba zwrócić uwagę, że w G20 przecież uczestniczyła Rosja, prawda? Dopiero w tym chyba G7 Rosji nie było. Więc tak naprawdę z tego wychodzi, że ani Rosja, ani Chiny, tak jak powiedziałeś, nie są żadną realną alternatywą, i że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wprowadzanie globalnego certyfikatu, uczestniczą tu ramię w ramię z krajami
zachodnimi. No, Putin nie został też zaproszony do Łodzi, znaczy Lawrow, na konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że jest to jedna wielka ściema, ponieważ zawsze się negocjuje z drugą stroną. Niezaproszenie go na te posiedzenie jest tylko po to, żeby obrazić Rosję, natomiast też pokazuje, że negocjacje nie są w ogóle brane pod uwagę. Chiny z Rosją zdecydowanie próbują, tak jak mówiłem, oprócz tego, że są częścią tej globalnej gry, indywidualnie coś tam dla siebie ugrać, co widać w tej chwili w sytuacji z Iranem, który jest na etapie, że tak powiem, manipulacji. To, co widzimy, protesty, znaczy nie widzimy dużo protestów w Iranie, co jest bardzo ciekawe. Podejrzewam, że zionistyczne media tam kontrolują ten output, ale słyszeliśmy, widzieliśmy na przykład słyszeliśmy o egzekucjach w Iranie. Takie rzeczy podobno kończą się właśnie śmiercią dla niektórych. Natomiast tutaj jest przygotowanie terenu pod taki irański Majdan, moim zdaniem, i stworzenie pretekstu dla Izraela, żeby zbombardować Iran, ponieważ wiadomo, że Iran już w tej chwili tam doprowadził do puryfikacji uranu chyba w 60-70%. Chodzi tutaj o tę ściemę, że Iran niedługo będzie miał broń nuklearną, tak jak ma już w tej chwili Północna Korea, która gdzieś tam co jakiś czas wystrzela balistyczną rakietę. Stany w zasadzie już z tym nic nie robią, tak jak to robiły Trumpa chociażby, czyli wydaje się, że wojna na Ukrainie jest bardziej niebezpiecznym konfliktem dla Stanów Zjednoczonych niż zagrożenie ze strony Północnej Korei. A wiadomo, jak bardzo ten układ północno-koreański, południowo-koreański, tajwański jest ważny dla Stanów Zjednoczonych. Także tutaj zdecydowanie Chiny bronią się. Widać to było po ich interwencji i liście, który Xi Jinping napisał do szefa Północnej Korei. Być może jest tam jakaś forma wpływania na Północną Koreę. Północna Korea z kolei rozgrywa to w ten sposób, że próbuje się troszeczkę uniezależnić od Chin i wchodzi właśnie w takie alianse z Rosją. Także dalej istnieją oczywiście takie porozumienia, powiedzmy, pomiędzy indywidualnymi krajami strefy wpływu. Natomiast globalnie nie ma to żadnego znaczenia. No tak, Robert Lewandowski gra dla Polski, ale w zasadzie gra dla masonów, albo nie strzela bramki dla Polski, a nie strzela dla masonów. Jest to jakiś tam wyższy stopień przynależności, lojalności, który jest ponadnarodowy, ponadpaństwowy zdecydowanie. Wiadomo, że Turcja jest rozgrywana w tym terenie. Turcja, która zbombardowała północną Syrię i Irak. Chodzi oczywiście o ten PYK i też leverage Turcji w stosunku do Finlandii, Szwecji jako kraje członkowskie NATO. Także Turcję, że powiem, alianci nasi zachodni, w cudzysłowie, mają pod kontrolą do pewnego stopnia. Turcja chce po prostu ugrać jak najlepszy biznes. To samo dzieje się z Iranem. Stworzenie warunków takiego Majdanu, taką prawdziwą już rewolucję, żeby wejść w ten teren. Amerykanie nie mogą się doczekać, żeby zdestabilizować ten kraj, tak jak to zrobili w Iraku czy w Syrii. No i oczywiście cały ten BRICS. Mamy Brazylię oczywiście, tego komunistę, który już deklaruje powrót do agendy 2030, pomimo tego, że Bolsonaro dalej kwestionuje wyniki wyborów i tak dalej. Także ilość tych graczy jest tak duża. W każdym razie, co robi masoneria? No próbuje rozbić tą spójność, próbuje właśnie wejść klinem i tam, gdzie tworzą się takie właśnie alianse typu Rosja, Chiny, Brazylia, Południowa Afryka i generalnie kraje azjatyckie, próbuje tam się pojawić i przekupywać Filipiny, Tajlandia, Indonezja, tam Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej aktywne, przede wszystkim kraje arabskie, z Półwyspu Arabskiego, obecność w Katarze, podpisywanie pewnych kontraktów i tak dalej. Także biznes biznesem, polityka polityką, zamordyzm zamordyzmem, globalny reset idzie zgodnie z planem.
G20 tylko i wyłącznie udowadnia nam, nie wiem czy pamiętasz, taki był komedia z Mini-Me, Tyran i jego taka mała replika. Jak patrzymy na Klausa Schwaba, to przypomina mi właśnie ten charakter. Natomiast te mundurki i tak troszeczkę jak morena czołowa w lodowcu, ten ruch do przodu zupełnie w sposób niezakłócony. Oczywiście wentyle bezpieczeństwa istnieją, jakieś protesty. To, co widzimy w Chinach w tej chwili, oczywiście z najbardziej spotykanych miejsc. Natomiast to jest po to, żeby ludzie znaleźli gdzieś tam swoją ulgę, a potem wracamy do starego systemu, który, znaczy nowego już systemu, który zmierza w kierunku tej przepaści, kiedy my stracimy pełną kontrolę nad swoim życiem poprzez właśnie to kontrolę przez WHO, Organizację Narodów Zjednoczonych. No i przede wszystkim, że tak powiem, technologię, sztuczną inteligencję, która już w tej chwili wydaje się wszechobecna. I ja już nie mogę, że tak powiem, zdzierżyć tego, ponieważ jest to tak ewidentne płacenie okiem. Chociażby te certyfikaty, globalny certyfikat jest coś, z czym będziemy musieli się jakoś uporać. No właśnie, przerażająca wizja przyszłości. COVID stosowany do sterowania społecznego w każdej dziedzinie życia i w ekonomii, i w polityce, i w demografii, i w sprawach społecznych. Może niedługo też COVID będzie nas sterował w sprawach duchowych, religijnych, co jest oczywiście niewykluczone, bo kryzys w instytucjach duchowy, w instytucji na przykład kościoła też się pogłębia i to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo kiedyś były takie instytucje, do których można było się uciec, nawet w okresie rozbiorów Polacy jako katolicy mogli się właśnie uciec do kościoła i kościół bronił nas przeciwko prawosławnej Rosji i protestanckim Prusom. W dzisiejszych czasach zdaje się, że te dawne standardy dbania o wiernych, dbania o ich tożsamość, dbania o ich duchowość są już obce dzisiejszemu Kościołowi i to jest bardzo niepokojące, bo tak naprawdę musimy do wszystkiego sami docierać i nie mamy no, takiego instytucjonalnego wsparcia w tej walce, którą żeśmy prowadzili. Od 1000 lat walka z synagogą szatana zawsze mogła liczyć na stolicę Piotrową. No w dzisiejszych czasach na stolicy Piotrowej wydaje się, że zasiada jakiś pomocnik, a co najmniej współpracownik synagogi szatana. Jest to wszystko bardzo, bardzo niepokojące. No przede wszystkim trzeba podkreślić, że ten tak zwany fourth estate, czyli czwarta siła w państwie, czyli media głównego ścieku, które kiedyś miało obowiązek właśnie wypełnienia tej luki. W Stanach Zjednoczonych, które są największą ściemą oczywiście, bo są dalej sprzedawane jako najbardziej demokratyczny, wolny kraj na ziemi, a wiadomo, że już wolny on dawno nie jest. Natomiast te media kiedyś przynajmniej powierzchownie pełniły pewną funkcję poszukiwania tak zwanej prawdy. Dziennikarze dostali nagrodę Pulitzera za wejście w temat, który był oczywiście niepopularny. To oczywiście przypomina się Watergate i tak dalej. To nie znaczy, że faktycznie ich intencją było nakreślenie prawdy, ale przynajmniej powierzchownie można mówić o pewnej niezależności prasy. Dzisiaj prasa, media, prasy praktycznie nie ma, pracują dla korporacji i robią to, co robią, to widać. Jest też tak zwany fifth estate, to co my robimy, to jest ciekawe, że są niezależne media, które rosną w siłę, natomiast funkcjonujemy tylko i wyłącznie z przypadku, w sensie, że jesteśmy tolerowani przez reżimy i tak długo jak nie jesteśmy dla nich kompletnie niebezpieczni, pozwalają nam funkcjonować. Natomiast to jest właśnie to, że większość, i to jest chyba najbardziej uderzająca dla mnie konkluzja z tego, co emanuje z ekranów głównościekowych, ale też i naszych niezależnościowych w formie przekazów, że
wszystkie tak zwane demokratycznie wybrane władze w krajach tak zwanych demokracji zachodniej. I to znowu trzeba powiedzieć w cudzysłowie, bo ani demokracja, ani zachodnie już nie ma żadnej wartości. To zostało tak rozmyte jak pojęcie pieniądza, który jest pieniądzem dodrukowywanym, zadłużonym tak zwanym. To, że praktycznie nie ma w ogóle powiązania między naszymi reprezentantami w naszych tak zwanych parlamentach, a nami. Czyli na jakiej podstawie ci ludzie rządzą? Na podstawie mandatów wyborczych? Już nie. Dojście do władzy daje im nieograniczony mandat uzurpowania sobie takiej władzy nieograniczonej, dyktatorskiej, co widać po wszystkich rządach tych krajów. Polska, Niemcy, Francja, wprawdzie ci, którzy występują przed kamerami, nasi reprezentanci udają, że mają mandat społeczeństwa, używają sloganów, pewnych form statementów i tak dalej, natomiast działają w formie dyktatorskiej i nie ma żadnej różnicy w egzekucji zamordyzmu między takim Morawieckim Dudą, a na przykład Xi Jinpingiem. Dlatego, że wprawdzie metody są troszkę inne, i cele może inne i kto inny pociąga te sznurki, bo Polacy zdecydowanie tutaj służą Stanom Zjednoczonym i zionistycznemu Izraelowi w 99%. Natomiast Chiny oczywiście jako super mocarstwo może jeszcze uprawiać indywidualną politykę, ale generalnie jeśli chodzi o ludzi, nie mamy nic do powiedzenia. Tak samo jak i w Chinach, jak i w Polsce. W wielu przypadkach dlatego, że tak są zaprogramowani, nie mają z tym problemu. To widzę głównie w Polsce, kiedy sprawia, że minimalny protest przeciwko czemukolwiek. Ludzie się adaptują do nowej rzeczywistości i udają, że to jest ich rzeczywistość i ją wręcz sami propagują. Do takich krajów powiedzmy trzeciego, czwartego świata, o którym zaczęliśmy, typu Tunezja, czy Algieria, czy Libia w tej chwili, która została zniszczona przez Stany Zjednoczone z udziałem NATO i tak dalej. Mamy, jak powiedziałem, taki dobry podsumowanie było tego, że na czym stoi świat dzisiaj i jaka jest nasza alternatywa? Pomiędzy amerykańską banksterką i politycznym spektaklem typu demokraci versus republikanie, którzy wierzą w ten konflikt partyjny, między chińskim terroryzmem technologicznym i ideologicznym, zionistyczną manipulacją, którą widzimy w mediach, gdzie wszyscy nie widzą opresji w Palestynie, a widzą oczywiście w Donbasie. Więc w kontekście tego wszystkiego, że w zasadzie nie mamy formy reprezentacji, że tak powiem, w postaci rządzących, stąd pewien cynizm, jeśli chodzi o te i jakiekolwiek przyszłe wybory, również w Polsce. Z tego co słyszałem, nie wiem, czy to jest plotka, że rząd podpisał ustawę o przesunięciu wyborów samorządowych, czy jak gdyby nie chciał tych wyborów za wcześnie, ale jest to tylko przestawianie pionków na szachownicy, bo moim zdaniem świat, że tak powiem, troszeczkę jest w sytuacji bez wyjścia, bo mamy wybór między właśnie tą amerykańską banksterką i politycznym spektaklem, o którym często mówię, między demokratami i republikanami, kiedy się dalej jeszcze sprzedaje koncept systemu dwupartyjnego, który, że powiem, jest sobie przeciwny, pomijając to, że polityczny establishment oczywiście współpracuje ze sobą w kwestiach podstawowych, typu zamordyzm czy wojna na Ukrainie. Następny wybór to jest właśnie między chińskim terrorem technologicznym, ideologicznym, a wiadomo, że to też nam nie za bardzo pasuje, zionistyczną manipulacją, którą widzimy w mediach i w przedstawianiu tak zwanej prawdy, chociażby co się dzieje w Palestynie, eurokołchozem, który już w tej chwili coraz mniej staje się atrakcyjną opcją dla Polaków, szczególnie tych, którzy pamiętają historię sprzed Unii Europejskiej. Dyktatury hunt afrykańskich, azjatyckich są nam powszechnie znane. Każda nowa władza przynosi dokładnie ten sam zamordyzm i tylko chodzi oczywiście o to, żeby się dorwać do koryta. Mamy oczywiście system, ja bym nazwał feudalny, w krajach olejowych, na Półwyspie Arabskim, co widać chociażby będąc w Tunezji, ale oglądając Mistrzostwa Świata z Kataru, stadiony, klimatyzowane stadiony,
W XXI wieku, kiedy globaliści płaczą krwią, jak planeta nam się ogrzewa albo zmienia się klimat, a oni tutaj ogrzewają przy otwartym dachu stadiony, które mają w sumie 60 tysięcy ludzi. No wszystkie mamy etniczne czystki, które i eugeniczne, które już zostały zapoczątkowane przecież przez Billa Gatesa, no i kontynuowane w pewnej formie przez Klausa Schwaba. Światowe Forum Ekonomiczne i WHO, co widać po spotkaniu G20 i propozycją tego certyfikatu cyfrowego zdrowia. No i przede wszystkim firm farmaceutycznych, Pfizer, Moderna, AstraZeneca i tak dalej. No i wreszcie korupcja polityków i mediów głównego ścieku, czyli to mówiłem o tym czwartym estate. Czyli także jakie mamy wybory? To jest w zasadzie dotknięcie tego, że albo mamy ustabilizowane dyktatury typu właśnie afrykańsko-azjatyckiego. W niektórych miejscach co jakiś czas dochodzi do tak zwane ethnic cleansing, czyli czystki etnicznej. A co jakiś czas pojawia się coup d'etat, kiedy wojsko przejmuje władzę, zastępując poprzednie wojsko po to, żeby oczywiście nagarnąć gigantyczną kasę i jeśli trzeba układają się z banksterką, ponieważ chodzi o to, żeby dostać kasę, tak zwaną pomoc dla kraju, która ląduje w kieszeniach prywatnych tychże właśnie dyktatorów. No i pewny, powiedzmy, część Azji, do którego nie mamy dostępu, która się dzieje, typu Północna Korea, czy nawet takie kraje jak Filipiny, które są dość dziwne, szczególnie dla przemytników narkotyków. I tak dalej, i tak dalej. Także to są truizmy. Natomiast dlaczego to mówię, że w dzisiejszym świecie, że tak powiem, poszukujemy alternatywy dla systemu, który nam dzisiaj jest, że tak powiem, przygotowywany i wszystko jest pchane w kierunku cybernetyzacji i digitalizacji, a nie tylko pieniądze, ale naszego życia i popychania nas w kierunku robotyzacji. A ludzie w zasadzie działają już troszkę jak roboty, co obserwuję poprzez tak zwane bardzo upodobnione zachowania. Przykładem jest na przykład wizyta w takiej siłowni w Kanadzie i w Polsce. To są pieczątki ludzkie, to są ludzie, którzy robią dokładnie te same rzeczy, mają te same nawyki, biegną gdzieś tam na jakiejś maszynie, telefon cały czas jest dotykany i obsługiwany. Także ci ludzie są podłączeni już praktycznie 24 na dobę do urządzenia, które determinuje wszystko, co oni robią, czy to jest dla popularności w formie Instagramu, czy jakiegoś tam lajkowania, Facebooki i tak dalej. Przede wszystkim spożywanie papki, która nie ma żadnej wartości, która nie jest ani wiadomością, ani rozrywką. Wszystko jest płytkie i to brzmi troszkę jak stary człowiek. No ale tak jest. To nie jest świat, w którym myśmy się urodzili zdecydowanie. Świat, który postępuje geometrycznie, nie mamy niestety dużego wpływu na to, bo wszystko rozbija się o kasę. Kasa decyduje przyszłość naszego świata. Może chwilę spójrzmy jeszcze na właśnie ten mundial w Katarze. Z jednej strony jest to pierwszy mundial w kraju muzułmańskim, ale to chyba głównie zaskutkowało tylko tym, że dla normalnych widzów nie ma tam piwa na stadionach, bo tak zwanych strefie VIP oczywiście piwo się leje całymi strumieniami. Natomiast no, czuję się, że te mistrzostwa są strasznie przeinwestowane. One kosztowały 200, chyba 20 miliardów dolarów, a poprzednie w Rosji kosztowały 15 miliardów dolarów. No to skok jest no, wielokrotny, 15-krotny, prawda? Więc jeżeli chodzi o kwoty wydane, czy sądzisz, że tego typu wydarzenia w znacznej mierze oczywiście zmanipulowane, ale z drugiej strony doprowadzające do tego, że nie wiem, jest spotkanie Iran-Stany Zjednoczone, są jakieś niespodzianki, dawne państwa sojusznicze w czasie II wojny światowej, Japonia z Niemcami toczą bratobójczy mecz i co gorsza dla Niemców, Niemcy przegrywają w tym meczu, więc różne rzeczy się dzieją.
na ile jest tam pewna spontaniczność i pewna prawda, a na ile jest to starannie od początku do końca wyreżyserowane twoim zdaniem i czy uważasz, że w ogóle na tego typu imprezy jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy Olimpiada należy zwracać uwagę? Wszyscy pamiętamy oczywiście aferę korupcyjną Platini i decyzję o przyznaniu Katarowi właśnie tej organizacji. Ja myślę, że Katar jest jednym z tych krajów, podobnie jak Dubaj, które mają się otworzyć na alternatywną ekonomię. To ma być ekonomia, która nie jest oparta na oleju. Wydaje mi się, że ta tranzycja właśnie nastąpiła w Katarze. 200 miliardów dolarów dla takich ludzi, którzy czerpią pieniądze, wbijając rurkę w piasku i zbierając, że tak powiem, ten produkt i sprzedając, to jest żaden dla nich koszt. To są minimalne koszty w porównaniu z potencjalnym benefitem ekspozycji. Oczywiście tutaj chodzi o pewną strategię promocji i tak dalej. Mówię, jeżeli ktoś ma pieniądze i chce je wydać na takie rzeczy, to robi. Pamiętamy Sochi, co się stało z obiektami olimpijskimi, do których nikt nie wrócił, wszystkie się rozsypały. Tutaj nie sądzę, że będzie podobny los, jeśli chodzi o rozsypanie się, bo to wyglądają dość solidnie, ale zdecydowanie piłka nożna, prawdzie afrykańska, jest coraz bardziej popularna, widać to po efektach i poziomie gry, ale nie sądzę, żeby te stadiony były napełniane ludźmi. Po prostu to nie jest ta populacja, to nie jest ten temat, to nie jest ten sport. Tam bardziej się ogląda wyścigi wielbłądów, co widziałem w Arabii Saudyjskiej, które wyglądają jak polskie harty. I tam są ciężkie pieniądze obstawiane. Cała ta ściema, że tak powiem, promocja, zderzenie z Sharia law, akurat tam ona nie obowiązuje, ale chociażby to ograniczenie alkoholu, no są różnice kulturowe, które trzeba respektować. Jako podróżnik rozumiem, że tak to wygląda mniej więcej. Wejście do mostku nie jest tak łatwe, jak wejście do kościoła katolickiego ze wszystkimi konsekwencjami. Robienie zdjęć w czasie mszy, które czasem widzimy, że wchodzą turyści u nas, a tam nawet nie można wejść. Także tutaj kraje arabskie zdecydowanie próbują, że tak powiem, przejść na drugą stronę, żeby były bardziej traktowane poważnie, co widać w Arabii Saudyjskiej, która też właśnie się tak modernizuje w kierunku właśnie przestawienia na alternatywne źródła dochodu, a nie tylko ropę. No bo jak wiadomo, gdyby globalistom ten temat się udał i skończyłyby się tak zwane non-renewable resources typu olej, no to w zasadzie oni nie mają z czego żyć. Więc to jest taka inwestycja za pieniądze trochę takie no, darmowe, no bo jeszcze ten olej się sprzedaje. Natomiast świat arabski ma to do siebie, że są dwa nurty i dla zwykłych ludzi, niekoniecznie pobożnych muzułmanów, ale też widać to po prostu, że taka modernizacja i ateizacja życia następuje. Ja byłem w Tunisie w knajpie, gdy było może z 200 Arabów, którzy pili piwo i oglądali mecz. Także to nie jest tak do końca. Ateizacja w każdym kraju i dotycząca wszystkich religii zdecydowanie. Natomiast jest to cyrk na kółkach, jak to Koloseum, które oglądałem w Tunezji, pięknie zaprezerwowane. Chleba, wina i igrzysk. I tym się ludzi kupuje. Piłka od dawna nie jest dla mnie tym nośnikiem emocji. Mistrzostwa Świata troszeczkę inaczej, czasem daje się na to łapać, ale generalnie to jest po to, żeby omamić, żeby pokazać, że to jest najważniejsze, żeby odciągnąć ludzi uwagę od spraw ważnych. Natomiast sam koncept potyczek sportowych, ja ująłem to nawet jakimś tam pseudo śmiesznym komentarzem, że wojny powinny rozgrywać się na boiskach piłkarskich. I to, co dzisiaj widzimy, to, że Ameryka gra z Iranem i wygrywa, no to powinien być, tak powiem, konflikt rozstrzygnięty i postawione postulaty. Jeżeli wygra Ameryka, to robimy to, jeśli wygra Iran, to robimy to. Ale bez ofiar ludzkich, bez pocisków, bez rakiet, bez czołgów i tak dalej. Oczywiście tego nie dojdzie, ale taką wojnę de facto obserwujemy, ponieważ nacjonalizm, który jest tak powszechnie tłamiony przez globalistów we wszystkich innych formach życia publicznego, tak w przypadku sportu jest bardzo promowany i preferowany. I to jest taki dziwny wyjątek, że jeżeli chodzi o sport, to możemy być Polakami, Niemcami, Francuzami, Irańczykami, natomiast jeśli chodzi o sprawy globalne typu zdrowie, klimat,
pieniądz, to już musimy słuchać jednej nadrzędnej władzy. Dlatego natura ludzka jest taka, jak widzimy na stadionach. Ludzie chcą i czują się tym, kim są. Meksykańczycy oczywiście będą za swoim krajem, czy Francuzi, czy Niemcy. Natomiast gdzieś ten mózg zostały na tyle sprane, że w sprawach ważnych, dotyczących ich bytu, ci ludzie, że tak powiem, rozmienili te wartości na drobne i przyjmują tą papkę globalistyczną, ponieważ wydaje mi się, że to im gwarantuje bezpieczeństwo życia, że zabezpieczy ich przed chorobą i śmiercią, zabezpieczy klimat. A propos, eksplozja największego wulkanu na świecie aktywnego na Hawajach, emisja tak zwanego CO2 z tego wulkanu jest większa niż w przeciągu tygodnia, niż wszystkich samochodów na świecie w skali roku. Więc tutaj to daje nam wyobrażenie, ile tej tak zwanej kontrybucji do zmiany klimatu daje człowiek, a ile daje sama natura. Dobry wulkan jest w stanie to wszystko ładnie nie tylko przykryć pyłem, ale też wyrównać ideologicznie. Kończąc temat Kataru, mundialu w Katarze, no chciałem cię spytać o naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, który najpierw na stadionie w Warszawie przyjął od Andrija Szewczenki opaskę w kolorach ukraińskich. Obiecał mu, że ją zabierze do Kataru. Później, jak hejt się na niego wylał, że chce zagrać w opasce kapitańskiej w barwach ukraińskich, on powiedział, że on tylko obiecał Szewczence, że zabierze do Kataru, ale nie obiecał mu, że ją założy. No, takie pokrętne trochę tłumaczenie, okej. Okay. Później z kolei były na niego naciski, żeby zakładał opaskę już nie w dwóch kolorach, bynajmniej nie tylko biało-czerwonych, ale i niebiesko-żółtych, ale w sześciu kolorach i sześciokolorowej opaski na szczęście na razie nie założył. Natomiast tak jak mówiłeś, no gra on dla masonów, gra on dla syjonistów. Przypomniano jego zdjęcia z sierżantem Johnny Danielsem. Jonathan Daniels, no to przecież znana postać w polityce polskiej niestety, a nawet w Toruniu, w Radiu Maryja, członek rodziny Radia Maryja, sierżant Jonathan Daniels, co pokazuje, jak daleko jesteśmy ogłupieni, zinfiltrowani, no i w pewnym sensie poniżeni, że tego typu osoby są przyjmowane na salonach, a także w zakrystiach ważnych kościołów w Polsce. Jak byś skomentował taką postać takiego współczesnego idola, jakim niewątpliwie jest Robert Lewandowski? No to jest ich metodologia. Widać w świecie tak zwanej pop art typu Beyoncé czy Lady Gaga i cała masa. To są ludzie namaszczeni, wtajemniczeni do pewnego stopnia, w zależności od popularności i zamożności. Natomiast są najbardziej niebezpieczne elementy propagowania właśnie tej indoktrynacji globalistycznej, ateistycznej, a powiedziałbym satanistycznej. Tutaj z Lewandowskim trudno to utożsamić, bo nie widziałem żadnych dowodów na partycypację w jakichś tam kultach czy aktach satanistycznych, ale niestety to kompletnie zmieniło mój odbiór tej postaci, bo wszyscy byliśmy pod urokiem jego talentu piłkarskiego, który jest bezdyskusyjny, ale w tym właśnie polega jego niebezpieczeństwo. Że ludzie, którzy mają sukces w swojej kategorii, czy to jest muzyka, czy to jest sport, są właśnie wykorzystywani do promowania różnych rzeczy, które są bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że był zaangażowany w promowanie keczupów, czy śmiercionek, tak samo jak Iga Świątek i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, im bardziej większy sukces, tym bardziej użyteczni dla nich, dla globalistów czy masonów, natomiast bardziej niebezpieczni dla nas, bo ludzie wybaczą Lewandowskiemu różne rzeczy właśnie dlatego, że potrafi strzelić bramkę.
I na tym bym zamknął temat Lewandowskiego, ponieważ jego zwrot, że tak powiem, w kierunku polityzacji swojej działalności sportowej jest dla mnie absolutnie niesmaczny. I nie słyszałem jego wypowiedzi, czym wspiera ideologicznie taką postawę czy inną. Natomiast tak zwany virtue signaling, poprzez właśnie noszenie opasek i robienie zdjęć z pewnymi ludźmi, pozowanie, jest to wspieranie aktywnej ideologii, za którą płacą. To jest wszystko odpłatnie. Niekoniecznie są pieniądze, ale to są przywileje, dostęp i tak dalej. Także to są ludzie, którzy dostąpili najwyższych zaszczytów, że tak powiem, są przyjmowani przez głowy państw, dostają tytuły honorowe obywateli miast i tak dalej. Gigantyczne pieniądze i tak dalej. Oni są w innej lidze. I oni mają nas generalnie gdzieś, mogą sobie na to pozwolić, bo wiedzą, że ich byt jest zabezpieczony. Także tyle, jeśli chodzi o mit Lewandowskiego. Polska oczywiście bez tego człowieka nie bardzo sobie potrafi poradzić, aczkolwiek jeśli chodzi już sam sport, to tam nie widzę za dużej współpracy. To jest taki troszkę team, który jest indywidualny zawsze, w przeciwieństwie do innych drużyn. Natomiast po odejściu Lewandowskiego, co nastąpi po tych Mistrzostwach Świata prawdopodobnie z jedenastki narodowej, żeby mógł się skoncentrować na masońskich planach, być bardziej użyteczny, już bardziej zakulisowo. A wydaje mi się, że to jest dobry moment dla Polski, bo ja nie potrzebuję w roli najlepszego piłkarza i kapitana naszej polskiej, mamy polskiej przez duże P, drużyny człowieka, który jak wielu już zaczyna przypominać człowieka polskojęzycznego, a nie polskiego patriotę. Także mam bardzo mieszane uczucia. Jego niestrzelenie bramki oczywiście prześmiewane jako celowe. Natomiast faktem jest, że nie mam przyjemności obserwowania go z tą świadomością, którą mam, że ten człowiek po prostu gra dla innej drużyny. To jest drużyna globalistyczna. Z takich spraw międzynarodowych, ale zarazem polskich. Jutro we czwartek 1 grudnia ma wyjść z więzienia w RPA Janusz Waluś, który przesiaduje tam już, odsiaduje tam swoją karę od ponad 29 lat. Wczoraj, czyli na 2 dni przed wyjściem z więzienia, był na niego zamach. Jakiś współwięzień rzucił się na niego z nożem, próbował go trafić w serce, no ale Janusz Waluś jest sprawny fizycznie, uniknął najgorszego, to znaczy przebicia nożem serca, ale jest poraniony w okolicach klatki piersiowej. Nie wiadomo, czy to nie zmieni daty opuszczenia więzienia albo w ogóle jakiś jeszcze może innych decyzji w sprawie jego zwolnienia. Czy ty byłeś kiedyś w RPA i czy ty znasz sprawę Janusza Walusia, który dla wielu polskich patriotów, narodowców, no jest w pewnym sensie bohaterem, jest ostatnim żołnierzem wyklętym, który dokonał zamachu na komunistę, bo jak zawsze podkreślamy, on zabił czerwonego. On nie zabił dlatego, że to był czarny, Hani, szef komunistycznej partii RPA. On go zabił dlatego, że on był czerwony, czyli po prostu był to komunista zabity. Odsiedział już swoją karę. Wszyscy inni więźniowie w RPA odsiadający podobne wyroki, a nawet większe, zostali zwolnieni na wolność, no on jest takim więźniem specjalnej troski i jego pobyt w więzieniu był sztucznie aż do tego roku przedłużany. Czy coś na ten temat mógłbyś powiedzieć? Tak, byłem w Polonii w Afryce, pytałem nawet o niego w jakichś prywatnych konwersacjach, tam oczywiście jest kult Mandeli, więc sam fakt, że zdaje się z tego co wiem, gdzieś tam z Podkarpacia, niektórzy mówią, że rodził się w Szczyrku, ale gdzieś tam z Podhala,
Świadczy o tym, że no, wyjechał z Polski w konkretnym celu. Do południa Afryki wyjeżdżali właśnie często ludzie, bo to nie była taka prosta emigracja, bo do nich nie można było dojechać później, a odwiedzać ich, dlatego że trzeba było jechać przez inne kraje. Wiadomo, że to był kraj na liście czarnej apartheidowej. Sam fakt, że był antykomunistą i za to siedzi. Większość tzw. więźniów politycznych została dawno wypuszczona. Wielu ludzi, którzy popełnili wielkie przestępstwa w okresie właśnie walki z tym apartheidem, również zostało wypuszczone na wolność. Sam Mandela został wypuszczony. Wydaje się dziwne, dlaczego tak spolityzowano jego postać i komu na tym zależy. Przecież to nie była osoba tak polaryzująca, po prostu był antykomunistą i zrobił to, co zrobił. Trudno mi powiedzieć, szczerze mu współczuję, bo jeżeli rzeczywiście był takim hot potato, tak to mówią, gorącym ziemniakiem, który był bardzo niewygodny, że w zasadzie nie można było go wypuścić, ale z drugiej strony nie można było go zabić. Przebywanie w więzieniu i narażanie na takie właśnie sytuacje, jak to, o czym mówiłeś właśnie wczoraj, no to szok, jaka to musi być trauma psychiczna dla takiego człowieka. I miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego fizycznie i będzie mógł wrócić do kraju, o czym mówił Grzegorz Braun u ciebie w programie. Nie widziałem, skąd nagle taki apel, no bo w Walusiu się nie mówiło tak powszechnie w Polsce. To był pierwszy wypowiedź Konfederacji na temat, znaczy korony. Natomiast sam fakt, no zdecydowanie wydaje mi się, że nie mamy takiego silnego lobby za granicą. Polacy nie mamy, jak wiemy, dyplomacji, więc gdyby to był inny kraj, to była Francja czy Niemcy, ten człowiek już by dawno był u siebie w kraju. Taki troszkę temat zaniedbany, nikomu niepotrzebny, żaden polityk nie potrzebował tego tematu, żeby gdzieś tam wzbudzić sympatię. Także no pech dla niego. Natomiast jestem pewny, że w południowej Afryce nie zostanie, chociaż ma podwójne obywatelstwo. Nie wiem, czy nie zostanie mu odebrane za popełnienie morderstwa. Zrezygnował z obywatelstwa RPA chyba 4 czy 5 lat temu. Okej, tego nie wiedziałem. Ma także tylko obywatelstwo polskie. Jedyne, co dobre dla Walusia, to jest to, że zdaje się, on miał oryginalnie karę śmierci, którą zamieniono na karę dożywocia, w związku z czym no, gdyby wykonano wtedy w pośpiechu ten wyrok jako zemstę na nim, no to już by nie było tej szansy. Natomiast dzisiaj, no Bogu dzięki, będzie mógł jeszcze do kraju wrócić i dożyć swoich ostatnich dni. Także tyle. Południowa Afryka jest krajem oczywiście strasznie skorumpowanym. Johannesburg to jest największa czarna dziura na ziemi, przestępczość nieporównywalna z jakimkolwiek innym krajem świata. Całe dzielnice Johannesburga, downtown, wyjęte z mapy. Ale i Cape Town, w którym też byłem, gdzie jest drugi parlament, bo są dwa, jest zdecydowanie pełen korupcji. Także tutaj siedzenie w Afryce w więzieniu to nie jest przyjemność, nie polecam. Na zakończenie chciałbym wątek taki trochę historyczny. Mianowicie rozmawiamy dokładnie w 192. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Tradycja insurekcyjna, powstańcza wzbudza cały czas wielkie emocje w Polsce. Wielokrotnie udowadniano, że wiele powstań polskich, czy to powstanie kościuszkowskie, czy styczniowe, czy wcześniej listopadowe, czy powstanie warszawskie, ale także inne powstania, pomniejsze, często były wywoływane w niepolskim interesie przez prowokatorów, przez agentów, przez masonerię, przez koterie, wywiady, zarówno brytyjskie, niemieckie, przez organizacje różne żydowskie czy protestanckie, że interesu polskiego było tam najmniej, a dużo było po prostu elementu prowokacji i dlatego między innymi Grzegorz Braun miał kilka ciekawych wystąpień w ostatnich latach o powstaniu listopadowym, ale ja wcześniej i innych autorów jak gdyby propagowałem czy na nich się uczyłem. No jest to tradycja z jednej strony bardzo
niby taka patriotyczna, ale z drugiej strony to jest samobójcza tradycja, bo to są taka bezalternatywna, insurekcyjna tradycja, może nas prowadzić tylko i wyłącznie do kolejnych klęsk. To jest teraz niebezpieczne, bo ktoś może nas właśnie, i już chyba widzimy, że są takie próby, wepchnąć do wojny przeciwko Rosji, która nie jest naszą wojną, nie powinniśmy się w to mieszać, powinniśmy zachować, że tak powiem, siły fizyczne, siły militarne, siły duchowe narodu polskiego, nie do brania udziału w nie naszej wojnie, tylko ewentualnie do obrony naszego państwa. Zdecydowanie trzeba uważać na ten element. Wielu ludzi, którzy słyszą nas, szczególnie jak spotykamy się, powiedzmy, w formie kamratów, nawołujemy do jakiejś, powiedzmy, bardziej zdecydowanej postawy, która rozlicza obecnych rządzących za przestępstwa, które popełniono. Mówimy o 250 tysiącach nadmiarowych zgonów, ale Chiny na przykład, o których mówiliśmy wcześniej, prawdopodobnie tych zgonów mają proporcjonalnie tyle samo, czyli mówimy tam o milionach, również z tego samego powodu, czyli morderstwo ma wspólny mianownik. A natomiast tutaj ja nie sądzę, że rewolucja jest technicznie do zrealizowania, bo do tego potrzeba ludzi. Do tego trzeba rzeczywiście takiej determinacji, że ludzie już nie mają innego wyboru. W Polsce, jak widać, jeszcze ludzie mają bardzo duży wybór, żyją, jakby się nic nie działo. Wrocławski rynek przebrany w formie jarmarku świątecznego. Ludzie chodzą sobie do siłowni, na basen, do sauny. Także dwa światy zupełnie, natomiast my już jesteśmy oficjalnie w tej wojnie. Doszły mnie słuchy w formie właśnie emerytowanego pułkownika Stanów Zjednoczonych, McGregor, o którym kiedyś już mówiłem, że polscy żołnierze walczą na Ukrainie w ukraińskich mundurach. Czy nie mamy polskich mundurów oficjalnie, no bo wiadomo, przejęcie takiego żołnierza przez Rosjan byłoby podstawą do propagandy, że Polacy już są w wojnie, czyli NATO oficjalnie zaatakowało. Więc to są przebierańcy, tak? I teraz doszło do jakiegoś tam, do jakiejś sytuacji, kiedy to polski oddział miał być wysłany do walki pod dowództwem Azowa w jakimś tam terenie Donbasu czy innym. I odpowiedzieli, że nie, że to jest misja samobójcza, że nie będą partycypować w tej bitwie. I doszło do potyczki między tymi dwoma stronami. Podobno Polacy, że tak powiem, zlikwidowali ten dowództwo oddziału azowskiego i nie wykonali tego rozkazu. Czyli tam jest coś się dzieje bardzo poważnego. Oczywiście nie ma czym walczyć. Ukraina oczywiście próbuje wciągnąć Polskę i NATO do konfliktu, żeby to już było zmasowane działanie, no bo tylko kwestia miesięcy, kiedy oficjalnie Ukraina będzie musiała skapitulować i podpisać jakieś tam porozumienie z Rosją. Natomiast Rosja bardzo wyraźnie powiedziała, że ani kroku wstecz i tylko i wyłącznie przyjęcie warunków na zasadzie Rosji, strony przeważającej, jest dla Moskwy do zaakceptowania. To tyle. Także tutaj rewolucji w Polsce nie będzie, nie ma z kim jej robić. Ludzie są kompletnie, mają wyprane mózgi. Natomiast to, co się dzieje na Ukrainie, zdecydowanie jest to zabawa dziecka z zapałkami. I czy to zaowocuje jakimś otwartym konfliktem, prowokacją, to, co widzieliśmy z tym ciągnikiem na przykład, co nie wyszło, zobaczymy, bo na to jest jeszcze dużo miejsca. Im dalej w las, im większa zima, im większa desperacja, wszystko jest możliwe. Wiemy, że po bombardowaniu przez Turcję, wiemy, że Izrael ma oko na pewnej akcji, na Iran być może. Zobaczymy, czy to nie będzie jakiś pretekst, żeby zrobić coś gorszego, większego, dać pretekst również Chinom, żeby odebrały sobie ten Tajwan raz na zawsze. Nie wiadomo, jak w tym wszystkim się ustawi Północna Korea. Także wiele, wiele ruchomych elementów w tym wszystkim, w związku z czym będziemy obserwować tą zimę. No i oczywiście liczyć na to, że ten horror migracyjny się zakończy, natomiast 8 milionów jest 8 milionów. Jeśli ci ludzie nie chcą wrócić do swojego kraju, to będziemy musieli żyć z Polską w takim kształcie i formie. We Wrocławiu, w którym język ukraiński wydaje się czasem językiem pierwszym, ze wszystkimi konsekwencjami nadwrażenia infrastruktury, z drożyzną,
wynajem mieszkań na przykład, już w tej chwili pierwszy rynek, ludzi nie stać, ponieważ jest takie zapotrzebowanie. Często ludzi dość zamożnych z Ukrainy, którzy zapłacą kasę, bo mają. Także tyle. Wiele znaków zapytania, natomiast faktem jest, że czas rewolucji zdecydowanie już za nami. I dobrze. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Leszek Szostak, nasz gość z Kanady, który także, tak powiem, zahaczył nie tylko o Kopiec Kraka w Krakowie, ale też o kilka audycji w Centrum Edukacyjnym Polska. Dziękuję bardzo, Leszku, za rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Natomiast Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. To są programy, które umieszczamy na kilku platformach, na YouTubie, na Rumble, na Bitshu, na CDA, na VK, a także na Facebooku. Wszędzie tam proszę szukać naszych filmów. Generalnie staramy się, żeby wszystkie filmy się na każdej z tych platform pojawiły. Zachęcam też do zaglądania na naszą stronę pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam zarówno książki wydane przez nasze wydawnictwo, jak i książki z wydawnictw zaprzyjaźnionych i autorów zaprzyjaźnionych. Z naszego wydawnictwa oczywiście seria Jedynie Prawda jest ciekawa, która ma 7 książek jest wydanych w tej serii. Pierwsza książka to był Piłsudski, Sanacja, Prawda i mity. Myślę, że bardzo ważna książka z punktu widzenia nie tylko historii, ale i współczesnej polityki, zwłaszcza gdy rządzi Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji w Polsce. Trzecia książka w tej serii to była Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. Konferencja między innymi organizowana z Grzegorzem Braunem na temat Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Dużo w sprawach ukraińskich tam jest. Następnie książka czwarta to była Druga wojna światowa, Ukrywane strony, strategie przetrwania. Tych książek jest 3 z mapą Gomberga na okładce. To są książki pokazujące kulisy II wojny światowej. I ostatnia, 7 książka w tej serii, to jest Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego Paksu. To jest konferencja, która się odbyła w tym roku w Warszawie i tu są zebrane wszystkie referaty oraz teksty nadesłane na tą konferencję dotyczące Bolesława Piaseckiego, falangi, Paksu, tych wszystkich, myślę, że ciekawych i ważnych zagadnień. Jest też seria Gorące tematy, którą bardzo polecam. Książka o masonerii. Dużo mówiliśmy o masonerii z Leszkiem, a francuskiego autora Arnaud de Lassy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys. No właśnie, niektórzy chcą tak sobie lekceważyć tą masonerię, a ona jednak jak feniks z popiołu ciągle powstaje i powraca w wielu, wielu tematach. Także tematyka związana z finansowaniem komunizmu i nazizmu, źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street. Inny francuski autor, Pierre de Villemarais, bardzo ciekawa, dobrze udokumentowana książka, bardzo ją polecam, a także książka, którą się czyta jak dobry kryminał, Hitler założycielem Izraela, niemieckiego pisarza, dziennikarza i podróżnika Henneke Kardela, który po prostu tropi, jaki wpływ polityka III Rzeszy Niemieckiej miała na powstanie państwa Izrael. A no, wydaje się, że miała duży. Polityka niemiecka miała duży wpływ na powstanie tego państwa. Z innych książek to oczywiście książki Henryka Pająka. Stale u nas w sprzedaży, kilka tytułów. Na temat masonerii to książka Bestie końca czasu. Ze zdjęciami z różnych spotkań masońskich i tak dalej. Myślę, że bardzo ważna pozycja pana Henryka Pająka, a także książka tego samego autora Zakazana polskość świętego Piusa X. To
To jest o tym, jak jeszcze w czasie pontyfikatu świętego Piusa X pewna głównie niemiecka, ale też włoska grupa kardynałów starały się ukryć to, że papież Pius X miał polskie korzenie ze strony ojca, ze strony matki oczywiście włoskie, ze strony ojca polskie. Polecam też książki w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, one są bardzo aktualne. Trzy ostatnie pozycje, które teraz pokażę, to jest tak, Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie. To jest pokłosie publicystyki Romana Dmowskiego z pierwszych 30 lat XX wieku, która dotyczyła i Rosji, i w znacznej mierze Rosji, ale w niewielkim stopniu Ukrainy. Myślę, że bardzo ważna, ciekawa pozycja. Poprzednia pozycja w tej serii to Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. Myślę, że warto poznać poglądy tego kontrowersyjnego dla wielu autora, a także bardzo aktualna też Biblioteczka Myśli Polskiej pozycja Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna? Czyli zbiór publicystyki w myśli polskiej dotyczącej wojny na Ukrainie w roku 2022. Dziękuję Państwu również za wsparcie finansowe. Dzięki niemu możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo darowizną wesprzeć nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłaty na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.